Dzień dobry. Dziś rzut oka na strip till. To alternatywa dla tradycyjnej uprawy i oszczędność wody w glebie. Na tym polu ścierń kukurydzy została zmulczowana po zbiorach, a pole uprawione płytkobroną talerzową. Tuż przed siewem robione są paski na głębokość 25-28 cm i wgłębnie podany polidap około 150 kg na hektar. Traktor z agregatem jest GPS-em, dlatego paski są bardzo proste. Widać też, że gleba jest wilgotna. Możliwa przerwa pomiędzy zrobieniem tych pasków a siewem kukurydzy zależy od uwilgotnienia gleby. To daje oczywiście więcej możliwości niż uprawa i siew za jednym przejazdem, gdyż czasem po prostu gleba jest zbyt zimna lub mokra, aby siać od razu kukurydzę. Siewnik talerzowy ośmiorzędowy wysiewa tylko ziarno na głębokość 5-6 cm i jest luźno umocowany na cięgłach, dzięki czemu doskonale kopiuje paski. Spodziewamy się tu wschodów po 7-10 dniach, gdyż gleba jest wilgotna. Oczywiście na to pole jeszcze wrócimy pod koniec dziś maja, w czerwcu i zobaczymy, jak to wygląda.